Prezentujemy Państwu drugi odcinek z obiecanych 77, opisujący zbrodnie oddziału ognia. Przedstawia on tragedię, która rozegrała się w Waksmądzie w rodzinie Waksnuckich oraz ujawnia kulisy terroru, jaki wprowadził ogień na Podhalu. Mój ojciec, Tadeusz Morawa, był żołnierzem Armii Krajowej i członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, więźniem politycznym okresu stalinowskiego, który w 11 ośrodkach odosobnienia przesiedział 9 lat i 8 miesięcy, najdłużej we Wronkach. Ojciec mówił mi, że ogniowcy przez służbę więzienną byli zakwalifikowani jako więźniowie kryminalni. Wierutnym kłamstwem jest, że ogień i jego najbliżsi podkomendni po rozbiciu ich obozu pod Turbaczem na Stawieńcu dnia 18 lutego 1947 roku zeszli do Ostrowska. Tą nieprawdziwą wersję powielają gloryfikatorzy ruchu ogniowskiego w celu zapudrowania niechlubnego, tragicznego zdarzenia, jakie miało miejsce w Waksmądzie. Jak sami Państwo zobaczą, opisana historia nie ma nic wspólnego z walką o niepodległy byt państwa polskiego. Jest wręcz zaprzeczeniem idei walki o niepodległość. Zapraszamy. Dlaczego chłop nie chce gadać? Bo co się dzieje? Bo się boi. A czemu się boi? Tchórzy mnie, tacie. Tchórzy mnie, no po prostu. No. A co, on woził ognia? Woził ognia wtedy w ostatni wieczór. Jak mnie postrzelał ogień, to on stał za sąkami przed domem. U sąsiadów. A potem dalej pojechał do nich. Strzelać matkę i Jezus no. Maria. No? To was poszczyli? No. Ją pójdzie. Pijany był. Pijany był, ale on celował dobrze, bo my skubały pierze. Dziewczęta były koło stołu, w sumie sąsiadów zaraz to był. To, no i ja on wszedł prosto i pistoletem prosto do... Ale celował dobrze, w lewe ramię mi no. To tak z góry strzał pod to tak i przeszło tu. Płucami przestrzelił nawet, bo już tam mi słał krew. No ze mną dalej, ja potem jak ja potem się ockła, no bo już mi z gęby krew strasznie słabo, płuco było uszkodzone, to z rany z dwóch rąk cała krew i z ustami pluła, tak się zwalała na taką ławkę. No ale to zgasło światło, bo to była lampa naftowa. Ja pod lampą siedziała. No i ja ta gospodyni go do co za się choć na pole nie wywiedli. Ja ta zapamiętała, jak wołała jeszcze ze mnie na a pole. A to rodzina nie... była ognia. Tak? Rodzina ognia. I potem jeden z tych partyzantów tu szpok wziął mnie. Ja zaczęła krzyczeć, skoczyła potem i krzyczała, za co mnie strzelacie? A u nich pełno izba ich było już od razu, ale ćma. A ten szpok mnie porwał i wypnił mnie. Zaraz stodoła była druga obkąt w sąsiedztwie. I wypnił mnie za tą stodołę. Ja tam potem lezała na śniegu dość długo, bo tam krwi było dość dużo. Co potem ja wiem, straciła przy tym nóż, a potem dalej ją posła do góry. Potem szukała mamy dalej, kiedy mama moja i siostra płakała za nim. Bo no, wiedziała, że się zemści znów jeszcze i na niej, jak się na mnie tak zemści, no to... Ileś ty miała wtedy lat? 20. Dziutka. 20. No, a jeszcze... A ten szpok to specjalnie po to wypnął, żeby wam pomóc, czy żeby... No, żeby pomóc. No, żeby pomóc, żeby można pomóc, ze mnie doszczeli, jak się ocknie. To oni już sami mówili, że jak nie zaszczelił kogoś każdy dzień, to tak się... Takie nerwy miał. To już mówili sami partyzanci, co współpracowali z nim. No, i potem... Ona poszła do zawodę. Zawodę poszła tam do rodziny, bo mama tam miała iść. No ale potem idzie w zawód, no tam była w rodzinie do rania i mi obkładała i no prześcieradła, bo mi krew z tych ranów okropni. No nikt nie pojedzie ze mną do szpitala, bo się wszyscy boli. Dopiero w południe mnie wieźli do szpitala.
jeden tam ze sąsiedztwa jechał na sąkach do tego, do szpitala i wzięli mnie zawieźć do tego szpitala. To prawie wojska, obydwa auta nas objechały tu na skrzyżowaniu, zjechali do Ostrowska. Wtedy to ja dopiero mnie do szpitala wtedy wieźli. Ja do szpitala mnie zawieźli, zaraz UBE przyszli, na śledztwo ciągnąć ze mnie. Ale doktor krzyczał ze mną temperaturę wysoką, za gorączkę mówi. I nie dał ściągać nic ze mnie jeszcze, ma żeby mi dali spokój. No to potem w drugi dzień już znów przyszli. No to bała się zaznać w to, nie wiedziała, powiedziała, że nie wiem kto. No bo powiedz, przyzna się, jak zaś nieco niepewny był człowiek, ani dnia, ani godziny. No i potem w szpitalu, potem tak dość na tym, że potem oni mi chcieli, co, żeby jest z tego wziąć, bo ma pole, żeby się zgodzić, że oni strącą za szpital, za ból, za wszystko, żeby mieć wynagrodzone. Ja już nie chcę nic, no żeby wzywa na świecie, bo się boję, nie chcę mi nic powiedziała, nic je mnie. Nie chciała być ani godać nawet z tym. I godałam, że się biło okropnie potyczka w Ostrowsku, zgodały te pielęgniarki. No i potem przywieźli jego. Ognia. Ognia. Jeszcze była, od nas była salowa jedna, koleżanka moja. I goda, podszkuje mu się pokoń, że ty zjesz, a on już prawie za dochodzi. Ja go, no nie pójdę, nie mogę się ruszyć, nie mogę sumienia ja iść. Że on tak poszczernie postąpił ze mną, nie spytał się ani co, ani jak, albo za co ba. No i nie posłał, ale potem była 11 w nocy, wieczór przyleciała siostra zakonna, apteczka była na dole tam, na tej sali i godo jeszcze wszystkimi siłami, żeby go utrzymać przy życiu, ta siostra zakonna godo. No jeszcze jakieś lekarstwa brała, ale ona godo, on się już skończy. No i potem za chwilę przysłał go do, już nie żyje. Dali go na korytarz, pod same nogi, leżał na takim tym materacu, czy na tym się leżał. To co to wojsko, co to każdy go kopnił. Naprawdę. To nie co bym uznowiała, bo ja widziała, bo ja miała łóżko tak, dalej było jak 3 metry ode mnie, to ten korytarz był, kiedy on leżał. Na ten to. I do rania do 6, o 6 go potem dzieni. O 6 rano go wzięli do i pojechali z nim, no to już potem my wiedziały, że... No ale mnie całe coś napastowali w to i w to byli w to. No jak ja miała powiedzieć, babcy cyganie łajtajowa i ze mnie i nie... Kekula posłała, słuchali, Kekula była, Kekulaka posłała, kula posłała bez okna i w pole przeleciała. Bez przerw, na wylodzi do okna i no dziura w oknie była, kiedy nie przeleciała kula, bo pod oknem siedziała. I Pan Bóg mnie tak szczuł, tak mnie szczuł i widzicie, jestem do dziś i oni dziś nie mogą patrzeć na mnie, że ja jeszcze chodzę i za coś i prawdę powiem, bo nie wolno prawdy godać. No. Medalik mnie oszczuł. Nie miałaś te pieniędzy na to, żeby sobie kupić? Na łańcuszek, a na nicę się wstydziła nosić. Babcia miała tu przypięty przy lewym tym, przy staniku. Zawsze miała tu na z lewej stronie. I powiecie, jak mnie ten medalik oszczuł od kuli, no żeby tak ponad się uszczylać. I przecież tu to mu nie chce się pokazać, bo dużo no jest, dużo jest dziura za kulą. Tak? Bo tu mi wyrwało dużo. Widać tą bliznę. Tak, widać tą bliznę. Widać? Tak, jest. No widać. Później. No widzisz. Później jak ten, o właśnie. Wtedy mi też i do głowy, że to jest tak, zły no, z tego. No, to jest wszystko. I potem, proszę pana, jak załatwił wyczutkę. Tak. Tak, powiózik. Była taka kaczma, zanim do nas dojeżdżali, obrócili się jeszcze do tej kaczmy, jeszcze nawet ogorzały. Spirytusu ponoć. Spirytusu. Bo mój godo ze spirytus pił tak z litrowej flaski, tak dużo. Już taki był, ogień, taki był pijany jak świnia, ale pistolet w ręce, drzwi do prędzej tak. A ja z bratem no, była z młodszym jeszcze sama w domu. I posłał i otworzyła, a to jest taki kaganek się im oświecił. Ta on przyjechał i z tą Hanką tak zwaną, jakąś i Hanka, co to po tych gazetach było pisane. Chyba to ten Kolastyn potem się z nią i to skumał. No i ale on sam wlosz i ten pistolet taki nieduży, widzę go dziś. I jego dziś widzę na oczach, choć już mam lat. I ja zaraz go, panie mamy nie ma.
A on mówi, a co to za mama, co jeszcze z Jarmaku nie wróciła. I było łóżko z drugiej strony i na to łóżko zaraz się obalił. Potem na zęba zgrzytał, gdzie poczask, gdzie poczask. Będziecie śpiewać jak kanarki. I usnył. Więcej już nic nie było, mowy. Zasnął, bo taki był pijany. I no przysła ta Hanka i potem przyszedł starszy brat mój, jeszcze nieżyjący. I kazała mu spalić ogień, bo szefowi trzeba zagotować mleka. No i nie było czym rozpalić, bo tak my wiedzieli jak było, ale coś tam przyniósł i rozpalił ten ogień, ale szef już tak usnył. Ten cały bandzior, Karynka, Kanuga, oni nie wiedzieli wszyscy, reszta tych, gdzie to, gdzie on jest. Gdzie on jest. Dopiero potem skąd się dowiedzieli i potem go za ręce, za nogi wywlekli jak psa. Takiego nieprzytomnego po prostu, no bo się ożarł nie dość, żarli całą noc tam za wodą, to jeszcze potem se doprawił, jak w tej karczmie wziął ten szpirytus i ten, ani tego mleka, ani niczego, no wzięli go za tak. No i to potem on już pojechał z nimi do Ostrowska. Potem już do Ostrowska pojechał. Pojechali. I wtedy zginęli. No. Aha, no. Wtedy w ten wieczór mnie poszedł, a w dzień zginął. Nie strzelił nic w mieszkaniu, tylko tak na środku izby. I to był taką chora bosko prawdziwa, bo taki dopust Boży był, naprawdę. Za długo nie pożył izbu. Że nie strzelił jak do przypomnę, jaki był do wymiotowania w tym brodzisku, co miał miesiska, jak leżał iść pod na tym nożach, no, to dobrze go widziała. Trudkę. Miał borodę zapuszczoną taką dużą do telo, miał na wymiotowane w tej brodzie pełno cegłów. Cednie cegłów, co ja od Keny. To oni już cały dzień pili Haniu Kupcika, Hań za wodą. No, no. Cały dzień pili, nie, bo cały dzień potem. No to ale potem już potem dzień. Dopiero wieczór furmanka, co mój przyjechał z lasa, to powiedział ojcu, bo ojciec go dopiero koń z lasa przyszedł i już pojedzie. A on go do jeszcze się sas to jeszcze zrobi z takiego, ze syna, bo nie chciał dać ojciec syn, żeby jechał. Jeszcze się sas to jeszcze zrobi z takiego, tak tam powiedział ogień. No. No i on potem już pojechali, no ale jeszcze wcześniej nie powiedział, gdzie Reszka jest, który się sował potem z tych sunek. No i kulasni kozo uciekać ze sunek, kozo i ucieknąć ze sunek, no. Kulasni ten. Co z Hanką był. No, bo on powiedział, że ten towar... Powicher. Ten towar godo, bo mój przecież zje dziś jeszcze to wie ja godo. Ten towar to zawieź, zawsze zajedzie ze sunkami i tam straci się. I człowieka, człowieka potraktował dziwce tak. Ogień tak mówił na towar, weź im i... Towar, tak. Tą siostrę to była z tego roku, ona już nie żyje. Przynoście. Ona by on ty znała. Z tego roku co ja. Ten towar. Jako nie człowiek, tylko... Tak. Tak było ludzi. Na co zrobili z tą Ostrowską? To ona też tak powiedziała, tak by my dziś. Ja powiem, że był bandzior, złodziej. Ta Władkowa? To było kobietę powiesić w ciąży w ostatnim miesiącu. No. To nie było, to Szczylo Jakacki. Nie było nic. Na świecie. On był bardzo niedobry człowiek. On swoją siostrę, mieli jedną siostrę, bo ich braci było pięci. No moco była, taka była niedorozwinięta, taka, ale co on ją uprześladował, upoczyźniał się i ojej, bardzo jej nie lubił. Ja swoją tą narzeczoną okrot, chodził do niej i wyprowadziła go i okno było otwarte, stół pod oknem i kasetka była tam, zegarek, pierścionki miała. I zegarek zginął. No i w to. On jej potem oddał, bo nalegała, że nikt nie wziął noś ty, boś ty wiedział, że tam i okno było otwarte i ściągnął ręką i wziął. To był narzeczony. Widzicie pani? No już umrę mi tak net. No o co było? No prędzej oni się ukrywali. No to u nas się sowali. U nas się przyszli, to się przenocowali, to im jeszcze było dać, bo się nas boicie. Nie bójcie się nas. Do rodziny nie pójdziemy badowo. Powiedz to żyć. Gdy dwa tygodnie siedzieli na sobie, to było w zimie, w lutym. Nie wgoda was, Szpoki, Sawertowski. No. Szpoki, Skowrunek i ten. I ten ze Segur,
Z Kruszyca? Słowik. Słowik, no. No i dwa tygodnie ani się nie spytali, si mocie co dać jeść i co. Mocie no skormić i już. Choć cero ucierpić wasza rodzina, bo nikt w całce dance nie jest, nie cierpi, to wy. No to trzeba było, mama musiała, co trzeba było, zabili, prosił. Się nie spytali, co no dajecie, albo za co, czy dali choć na chleb, a widzicie, co mieli pieniędzy? Tak, i tak, a potem się, czym się było odwzięcy, my nogo dali mamie. Czym się było odwzięcy, my za to, no to się odwzięcyli potem, bo no, strzelać potem się. Zabić, no. Tak, tak się odwzięcy. Mama w domu była i on dwie dziewczyny tam były, młodsza siostra ode mnie. I podczas. No i to, no i podczas zachodził do mnie. A mój też chodził, ten co mnie go woził, to też chodził do mnie wtedy. To tak była. To za zazdrości. No i tacy byli. Właśnie była piękno i temu. Piękno, a piękno, nie piękno, ale no ja wiem, no tak było. Podczas przyszło z uwedy, jeden przysad w dzień to był, w jarmarczny dzień. My ją w kuchni coś robiła, a on ci to gazetę w pokoju podczas. No a ten wleciał z pistoletem od razu i do pokoju. No i już go, już ręce do góry, no i wziął go. No i dał się wziąć. Nie miał broni przy siebie nic, dał się wziąć. Poszedł z nim jeszcze zawód jakaś i powiódł go za ramą broń zawodą. Bo zamyślał za go obronią, bo ogień pili zawodą. Aha. Bez ludzi no, mieli przyjść i zawodą pili. Hani ogień był ze swoją jeszcze ekipą resztyń, hani mieli libację tam pili. Wersja była taka, później dopiero wyszło, że ona niby miała go ujawniać. Takie to było pomiędzy nich. I no, nie to pytał się nikogo, nie nic, było nic. A to była nieprawda. Nieprawda, no, skąd? Nic no. Nie było, potem doszli to, do... My wiemy jako to. Prawda, bo później prawdę dopiero... Wysła prawda, bo siedział kuraś Wojciech zamknięty i od sąsiada z jego rodziny, z ognia rodziny, szwagier. I potem te kobiety powiedziały, że pytali się, no. Żeby im jednego... partyzanta wyzdradzić, to mężowie wyjdą z więzienia. Mm-hmm. To ale to później wersje, bo to potem takie kłębko było. I zaraz wyszli obydwa. Kubę już wyszli. No ale ona już by była życie straciła i dobrze, że mamę z moją oszczegli. No, i mama już nie spała w domu i no my same dzieci. A mama czemu była winna? Bo ja poprowadziła tego ubowca tam, do babki. Do babki, no. Babka była, I dlatego. No. Ja miałam 13 lat, no i przysadł ten ubowiec, no ja skąd ja wiedziałam, jak to było tajemnica, dziecko i skąd ja wiedziałam, my na jednym końcu, oni na drugim końcu mieszkali, na ulicy. No i skąd ja wiedziałam, że na tej samej ulicy, tak? Na tej, ale na dole gdzieś, no, ale one długo miały pretensje do mojej mamy. To? To, no, Ruzia i siostra, nie? Dopiero ja się dowiedziałam, jak sama powiedziała ta szwagierka, że... Zanim wypuścił mężów, jak powiedzą, zdradzą kogo. No to potem dopiero się, bo one miały pretensje wielkie, no bo jakby nie było, to ja zaprowadziła, nie? No, ale to... No. Co o czym ja wiedziała, jak na jednym końcu my, a na drugim końcu oni mieszkali, no to przysadł po nich ją zaprowadziła, no to wiecie jak to na wsi. Ludzie po cichu, ani nikt bał się w to, co piknąć o nich. Dopiero się potem dowiedziała, czym on był. Chodził do mnie, przychodził do mnie, no. Wykonywał wyroki, to talo wiemy. Ta, no. I potem jak ją poszczylał, to jeszcze siostrę chciał zaszczelić, jej siostrę. Siostrę, co miała, miała coś co i ona. 13 lat miała. A czemu z tą siostrę? No to jest, bo była moją siostrą. No, już była z tego domu, już był ten dom taki, jak okropnie se wziął złożyć. I siostra też chciał. To kazał ją na mój, trzymają na mój, ten co mu teraz męża jest z jej. To ją trzymał na sąkach. Godał, pilnujcie tego towaru, a wy wiecie, zabierz i tam ją stracicie. Ale on tam zaszedł. No, dziewczęce takie 13 lat. To była winna. No. I tak było. I tak było roku chyba przed tym. Nie mogę aktualnie roku pamiętać, który.
to do tej sąsiadki miałem widźwięce, bo to było na wszystkich świętych. No. Miałem widźwięce na zmarłych. I ta sąsiadka przysła po mnie, ta szwagierka ogniowa. I przysła i pod, bo mój przyjóz cetyny z lasu i będę widził no zwiunki. No to ja posła widzę wiunki, bo ją miała widzieć, no to posła je widzunki. Skoro potem ogień tam się pokazał. Ogień jest, nie wiem, wtorek się był drugi, ale już nie pamiętam. No i ten potem ogień wkrótko go do mnie nie było, bo biera się do mnie. Dzieci były w fałpie, tacy byli trójka dzieci, dzieci do pola. A drzwi założył taki był skubel, jak to dawno takie były. Ale kiedy włożył patyk albo co, to by się drzwi nie otwarzyły. A ja się krzycała, darła się, bo ja mnie przyluch, ręce mi przycisnęło obie do swojej ręki, bo aż suprótkiem miała. No i brał się dziwem prawem do mnie. A ja krzycała i krzycała i te dzieci zaczęły sarpać drzwiami i skubel spod i dzieci, chłopiec wiedza, chłopiec pierścił pod. Tak jak was, Mirek. To ten chłopiec dziś nie wiem. No. No i od razu wtedy już zaskoczył ze mnie, bo no nie było rady, bo się była nie obroniła. Bo to przecież chłop był silny, a ja co? To tak odrobniutko było. I tak wszystko chcą za. I potem już tak, zatuszuwaj wszystko w cum i zatuszuwaj wszystko, nie wolno powiedzieć było. Prawdy i nie wolno całe co nie wolno prawdy powiedzieć. I oni są górami, oni dziś biorą pieniądze, oni są panami. Biorą, tak. Za co my tych pieniędzy nie mamy. Nie za co posiedzieli. A fałszywie se pozeznawali jeden drugiemu. I, no. To jest właśnie to. To jest to. I się tak, robią, to. Oni się robią akowcami, jakimi? Tak, właśnie, oni się pod aka podszyli. Szli tam do tego domu, gdzie była Próli Pierze Pródzki piły. Ci byli Waliusiowa tam była, wtedy była jeszcze panną była. To mi opowiadał Franc, tu Szpak, który był partyzantem. A dobrześmy żyli, no. No i on mi to, bo ja lubiłem z nimi pogadać. To no, on jak poszczelił tą rozum, tak ten Franc mówi, widział co się święci, że tam jest jeszcze jego siostra, że poginął może. Jakoś tak ze światło zgasił. Szczerbucą do światła, coś się zgasło. Ćma się stała i pouciekali z tego mieszkania. On był podobno bardzo wściekłym i goda, że miał jeszcze 25 zabić. Miał to być Bryok, Bojs, mój sąsiad dzisiaj stali już w nie żyje, Kocigórek, miał to być Krzypopa. Krzypopa się nazywał, Waksmucki się pisze, przydomek miał Krzypopa, a był sołtysem. A tylko za to, bo jeszcze dziś jego syn opowiadał mi, tego sołtysa, że tylko za to, że nie zrzekł się sołtystwa, bo chciał mieć Wojtek Kuraś to sołtystwo, jego ognia brat. A on nie chciał, bo on dwie kadencje, albo może i trzy, ale dwie to pewne, że prowadził kadencje, bo był lubiany przez ludzi dobrze i dobrze pełnił te funkcje. On go za to chciał, miał zabić. Nawet mi Bronek, syn opowiadał tego Waksmuckiego, no tego sołtysa, syn jeszcze żyje, ode mnie starszy jest. Goda mi nawet mu powiedział gdzieś tam, że nawet cię honorowo nie zabiję, żeby kulą macie powiesił. No ale on na nic to nie reagował. To był ojciec tego Władysława, co jeździł tymi koniami. No, co jeździł tymi koniami, no i... Męża Ruzi. Męża Ruzi. Później, to później. To był tego Waksmuckiego. Tego Ruzi się podwalał po czask. Tak. A i u niej tam wtedy był chory i wylepiwał się. Jakoś się to stało, no różne są domysły, jak się to stało, że przyjął ten ubowiec wtedy i wiedział o nim. Przez radę na pewno musiała być, bo tych walką miała wtedy być cała rodzina. Podczas współpracował z UB? To my się domyślali też we wsi. Czy to nie było akurat nie ten sposób, że... Tak bo, było, bo nie podczas nie siedział. Bo tego wyroku nie było takiego wielkiego dla niego, a jest tego i nie dosiedział do końca. Tak. A przecież było za co, bo on wykonywał wyroki. No to mi Franc powiedział tak, że myśmy się słuchali, Sasek, choćmy byli innej myśli, ale my się boli nawet między kolegą rozmawiać na ten temat, tak. abyśmy... Po prostu, no on no, nie zdradził dowódcowi, bo wtedy i ponos już by było. Tak, to było. I wtedy Franc, ten partyzant mi mówi, ten Szpak, Godon. Wtedy namówią, wyjedźmy z Waksmunda, bo nie chciała, żeby była ta strzelania, żeby zginęło coś więcej, bo jeszcze z Ołczkiem mówię tak, do innych.
Jeśli pomnik, to nie ogniowi, a może temu Francowi, bo uratował dużo ludzi. I namówił, że wynieśli się do tego Ostrowska, żeby już tu nie strzelać, bo gada już tu będą wiedział. Nowy Targ, UBB wiedział, nas tu czasem. Wyjaliśmy w to Ostrowsko jako tam się my. Znowu od wódki się zaczęło. Od wódki się zaczęło, wszędzie wódka no, ale, była. No ale w Ostrowsku znowu nie tak. Robili akcji jakiejkolwiek od wódki. I gada dowódcy, i ten ogień już zgoda, już potem w końcu leżał na łóżku, tam gdzieś z kanapa, co tam było. Lezał go do i nawet żadnego rozkazu już nie dawał, kiedy zostali obtoczeni. Wartownik podaje, że są obtoczeni przez UB. No zaczyna się go to walka między nimi, ale już było bez rozkazu ognia. Bo już ten był tak zadurkany, zabity, że żadnego rozkazu nie wydawał. Powiedział mi tak, że nawet była ta sytuacja, my się już przedarli bez ten piersi. Ale my się zorientowali, że nie ma przynosu tego dowódcy. No więc któryś dał rozkaz, nie wiem, czy to był powierci, który tam był, co go zastępował, wrócić się po niego. On już był podobno w innym domu, kiedy się już przeniósł zadurkany.